Chociażby sparingi to jest najlepszy rodzaj treningu, żeby nauczyć się brazylijskiego jiu-jitsu? Moim zdaniem tak, ale nie każdy wie, jak to zrobić. Większość ludzi przychodzi po prostu, żeby się pokulać, żeby spędzić fajnie czas, żeby się zmęczyć. Ja też tak robię, ale to nie jest optymalne. Najlepiej jest przygotować się do takiego treningu, pomyśleć o jakiejś technice, może tej, którą próbowałeś w ciągu tygodnia, i potem spróbować to na sparingach. Na pewno na początku napotkasz opór i ciężko będzie cokolwiek zrobić. Większość ludzi wtedy ucieka do swoich bezpiecznych pozycji i nie rozwija się. Tutaj chodzi o to, żeby nauczyć się przegrywać. Na początku musisz przegrywać, żeby nie poddać się w tych próbach. Zawsze jest jakiś opór, zawsze przeciwnik próbuje coś zrobić na przekór tobie. Jeżeli będziesz cały czas konsekwentnie dążył do wykonania jakiejś techniki, w końcu znajdziesz rozwiązanie i to nie jedno. Bo każdy przeciwnik wywołuje jakąś inną presję. Jeden jest wyższy, drugi niższy. Jeden jest mocniejszy technicznie, jeden jest mocniejszy siłowo. Więc każdy próbuje czegoś innego. Nawet ta sama osoba w dwóch różnych walkach będzie próbowała czegoś innego. I nauka techniki to nie jest drillowanie na sucho. To nie jest ten końcowy efekt. To jest właśnie dojście do tego, żeby tą technikę móc wykonać. Drillowanie jest ważne, musisz nauczyć się, jak technika wygląda, ale ważniejsze jest potem, żebyś potrafił zastosować to w walce. Wiesz na pewno o tym, ale tego nie robisz. Więc następnym razem, jak pójdziesz na sparingi, spróbuj to zrobić. Pozdrawiam, cześć.